firmie Serum, w której się obecnie znajdujemy, produkujemy maszyny CNC. Nasza firma od ponad 20 lat posiada doświadczenie w budowie maszyn sterowanych numerycznie. W naszym zakładzie produkcyjnym w Stalowej Woli produkujemy takie maszyny jak wycinarki światłowodowe Fiber, centra sterowane numerycznie 3, 4 i 5 osiowe, wycinarki plazmowe, lasery CO2 oraz znakowarki Fiber. Nasze maszyny automatyzują procesy produkcyjne w takich branżach jak branża konstrukcyjna, branża metalowa, branża meblarska, branża automotive, branża reklamowa i wiele innych branż. Nasze maszyny są indywidualnie konfigurowane pod potrzeby naszych klientów. Chcąc sprostać ich wymaganiom, nawiązaliśmy współpracę z firmami, które zapewniają nam automatyzację oraz robotyzację procesów przemysłowych. Aplikacja za moimi plecami przedstawia gotowe rozwiązanie usprawniające proces produkcyjny, gdzie robot marki Kuka przekłada materiał, w tym przypadku drzwi, na ploter frezujący, gdzie wycinane są dodatkowe otwory, frezy. Po wykonanych czynnościach zostaje przełożony materiał na miejsce odkładcze, skąd zabiera go wózek widłowy i odjeżdża na dalsze pole pracy. Aplikacja skierowana jest do firm, gdzie wymagana jest duża dokładność i powtarzalność. Roboty Kuka są dokładne do dziesiątych części milimetra, dzięki czemu możemy wykorzystać je w branży spożywczej, w branży automotive, w branży meblarskiej, gdzie musimy integrować ją z zaawansowanymi procesami produkcyjnymi, gdzie wymagana jest właśnie dokładność. Protokoły komunikacyjne w obrabiarkach CNC firmy Seron, jak i robotach Kuka są łatwe do integracji, dzięki czemu w prosty sposób możemy połączyć obie maszyny. W firmie Kuka od lat dostrzegamy potencjał drzemiący w naszych rodzimych polskich producentach maszyn. Współpracę z firmą Seron rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Razem z naszym integratorem firmą Proster stworzyliśmy aplikację, którą widać za mną. Jest to pięcioosiowy ploter frezujący firmy Seron, współpracujący z naszym robotem z serii Quantec. Robot odpowiada za załadunek i rozładunek maszyny. Rozwiązanie to prezentowaliśmy na targach Drema w Poznaniu. Spotkało się ono z bardzo dobrym przyjęciem wspólnych naszych klientów. Myślę, że też mamy duży potencjał rozwojowy tej współpracy. W planach mamy robotyzację kolejnych maszyn z portfolio firmy Seron. Myślę, że będzie to z obopólną korzyścią dla nas, firmy Seron, ale przede wszystkim dla naszych wspólnych klientów. Industrial Intelligence.